Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. Cześć, witajcie w cyklu Rozmowa na żywo. Dziś naszym gościem jest wyjątkowa osoba, nastolatka z pasją, która pomimo swojego młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów. Pozwólcie, że wam przedstawię Amelia Otręba, między innymi mistrzyni Polski 2021 solo balet, balet repertuar, solo jazz, show dance, a także druga wicemistrzyni modern solo. Amelia zdobyła też mistrzostwo Polski w duecie jazz dance i show dance, a dodatkowo wywalczyła drugie wicemistrzostwo świata w balet solo i jazz dance oraz wicemistrzostwo w balet repertuar, choć tych tytułów jest dużo, dużo więcej. Amelia jest podopieczną studia tańca Vivero z Rybnika, jest finalistką You Can Dance Nowa Generacja, tańczyła podczas Eurowizji Junior u boku Sary James. A oprócz tego to bardzo dobra uczennica i pogodna dziewczyna, co mam nadzieję potwierdzi jej mama Dominika, która dzisiaj towarzyszy Amelii w naszym studio. Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że do nas dotarłyście. Nasi słuchacze już od kilku dni mieli możliwość zadawania pytań tobie, Amelio. No i przyznam, że tych pytań było bardzo wiele. To świadczy tylko o tym, że wiele osób śledzi twoją taneczną karierę i to, jak w tej pasji się odnajdujesz. Odbierasz sporo takich wyrazów zainteresowania na co dzień? Tak, tutaj też mam bardzo dużo fanpage'y, dużo osób jakby poświęca swój czas na przykład na robienie jakichś filmików z moim udziałem. No, bardzo dużo osób docenia to, co się działo w You Can Dance i też to, co robię na co dzień, czyli taniec. Dostałam bardzo dużo też wsparcia i podczas Eurowizji, jak jakieś wyniki bardzo dobre na moje konto wchodziły, więc naprawdę bardzo dużo osób wspiera. Czyli są to raczej takie oznaki sympatii. Tak. Sympatii, to bardzo ważne. Wiktoria, interesuje to, jak łączysz naukę z tymi wyjazdami. Czy łatwo pogodzić te obowiązki? Na pewno jest to na jakiś sposób ciężkie, ale jednak tancerzy mają bardzo dużo samodyscypliny i ja też mam bardzo dużo samodyscypliny, przez co no po prostu jakoś sobie radzę, no ale jest to jednak dość ciężki proces. Tu na pewno bardzo ważne jest wsparcie, myślę o oczywiście rodzicach, bez których ten twój sukces też byłby niełatwy do osiągnięcia. Zapytam mamę, Dominikę, bardzo córkę wspieracie, jeździcie z nią wszędzie, tak? I pomagacie w tych treningach i w tych przygotowaniu. Tak, oczywiście, zarówno ja, jak i mąż staramy się być zawsze obok. Myślę, że tutaj nasze wsparcie, motywowanie ją i też pomaganie w wielu, wielu konkursach jest. Gdzieś już powoli Amelia nie chce, żebyśmy byli na konkursach, bo jest to związane ze stresem gdzieś tam dla nas też olbrzymim, bo za każdym razem, mimo tego, że wiemy, że wygra, mamy nadzieję, to oczywiście zawsze się boimy, bo w konkursach bierze udział mnóstwo fantastycznych tancerzy. Więc gdzieś tam już na konkursach raczej nie, natomiast przez ostatnie pół roku no głównie ja spędziłam z Amelią ze względu na to, że no mogłam zawodowo też to pogodzić. No a tata dojeżdżał, był, dzwonił, także zawsze czuwał i myślę, że stoimy na wysokości zadania i pomagamy jako rodzice z przyjemnością przede wszystkim. No jeżeli widać pasję u dziecka, to bez dwóch zdań. Wróćmy do początków, ponieważ Martyna zapytała właśnie o te początki twojej przygody z tańcem. Kiedy to wszystko się zaczęło? No i ile miałaś lat, kiedy przygoda z tańcem się rozpoczęła? To było pytanie od Zosi. Lat miałam tak około 3. Zaczęło się od baletu, czyli od takiej postawy, od klasyki. Potem był jazz. No i po jazzie od razu wszedł modern, a od niedawna również startuję w kategorii show dance, no i też cały czas ćwiczę akrobatykę. Ale to właśnie początki w studio Vivero od początku? Od początku nie, ale od niedawna już studio Vivero. Lena jest ciekawa, czy masz czasem taki dzień, że nie chce ci się trenować? Oczywiście, że są takie ciężkie dni, no bo jednak to jest bardzo trudne, żeby to tak wszystko pogodzić i tak dalej. No szkoła jest, w tym roku też egzamin ósmoklasisty też jest. No i po prostu jest to ciężkie,
Przez to czasami też trochę mało motywacji na pójście na trening i trochę mało czasu, ale no staram się chodzić na te treningi, bo to jest bardzo ważne, żeby cały czas się szkolić, cały czas iść do góry z poziomem. No i co, no czasami jest ciężko. Ale nie odpuszczasz. Ale staram się nie odpuszczać, bo jednak to jest to, co kocham i lubię to robić. No właśnie, Wiktoria pyta o tą motywację. Co w takim razie w takich szczególnie trudnych momentach Cię motywuje? Ja się motywuję po prostu tym, że po pierwsze, no, za chwilę są mistrzostwa i ja walczę, żeby obronić wszystkie tytuły, bo jednak to jest taki cel, żeby to wszystko obronić, ale też robię to, co kocham, bo naprawdę uwielbiam tańczyć, mogłabym cały czas tańczyć. No i po prostu dlatego lubię chodzić na zajęcia. No, jakie emocje towarzyszą Ci w tańcu? Jakie towarzyszą? Taniec to jest taka dyscyplina, że można przez taniec wyrazić smutek, radość, więc ciężko mi tutaj powiedzieć, ale no tak jak mówię, robię to, co kocham. Więc no po prostu jak wchodzę na salę, to już te emocje wszystkie, no, można na przykład z siebie wyrzucić też smutek przez taniec, naprawdę super sposób. Czasem tak jest, że rzeczywiście nastrój danego dnia oddajesz tak. W tańcu, tak? Jak mam chwilę po nauce, o godzinie 22, puszczam muzykę, ja szybko coś zaimprowizuję, żeby te wszystkie emocje ze mnie zeszły, idę się kąpać, powtarzam i idę spać. Czyli to jest ta radość głównie, a co jest najtrudniejsze w tej Twojej pasji? Przede wszystkim to, że nie każdy element wychodzi tak od zaraz, dlatego że jednak taniec wymaga bardzo dużej systematyczności. Tutaj nie można zrobić rocznej przerwy, tutaj cały czas trzeba się szkolić i to też jest problem po prostu. Który styl tańca wybrałabyś, gdybyś miała takiego wyboru dokonać? Ja uwielbiam i całym sercem kocham jazz, mimo tego, że balet i klasyka też jest tutaj w moim serduszku i naprawdę uwielbiam, ale w jazzie też mam bardzo dużo tytułów i bardzo lubię też tańczyć w domu jazz. Kiedy rozmawiałyśmy przed naszą tutaj rozmową na żywo, dowiedziałam się, że trenujesz w zasadzie każdego dnia, tak? Oprócz niedzieli, choć tak. Też nie zawsze. No nie zawsze, czasami wychodzi, czasami nie, bo jednak ciężko jest tak. Ja już w tą niedzielę tak tylko myślę, o, kiedy będzie ten poniedziałek. W studiu tańca mam treningi zazwyczaj 4 razy w tygodniu, czasami troszkę częściej, ale w domu staram się tak ćwiczyć codziennie, gdzieś tam rozciągać, rolować. Niedziela to raczej powinien być taki dzień regeneracji, ale czasami po prostu nie wychodzi. Czyli generalnie od tańca można się uzależnić. Można. No właśnie, bo Wiktoria jest ciekawa, czy masz jeszcze czas, albo w ogóle, czy masz jeszcze jakąś inną pasję oprócz tańca? Wydaje mi się, że jeśli ja bardzo dużo czasu poświęcam na taniec, ciężko by było jeszcze znaleźć czas na inną pasję, więc nie mam takiej innej pasji, ale no masaże i cały czas wizyty u fizjoterapeutów to nie jest pasja, ale tak inaczej spędzam czas. Też się spotykam z przyjaciółkami i tak dalej, to jest taki mój czas odpoczynku od tańca. Czyli jest taki moment, że z koleżankami możesz się tak, spotkać. Tak, mimo tego, że ten jednak mój kalendarz jest zapomniony wieloma wydarzeniami, no to jednak czas na spotkanie z przyjaciółkami jest. No właśnie, sporo pytań było o Twój udział w telewizyjnym show You Can Dance Nowa Generacja. No właśnie, to było trudne wyzwanie, o to Lena dopytywała. Tak, to była niesamowita przygoda, ale wiązała się też z tym, że tak naprawdę cały czas był ogromny stres, trochę też jednak presji i tak dalej. No było ciężko, bo to jednak były takie codzienne treningi po kilka godzin, 6, czasami 7. No więc było ciężko, ale naprawdę niesamowita przygoda. Bardzo się cieszę, że miałam okazję w takim show brać udział. No właśnie, myślę, że takie też cenne doświadczenie, prawda? Też na tym etapie już Twojej tej kariery tanecznej. Nauczyłaś pewnie się sporo, o sobie też. Tak, bardzo dużo się nauczyłam. Wiktoria zastanawiała się, ile czasu zajęło Ci przygotowanie się do pierwszej solówki, którą pokazałaś w programie. To wymagało rzeczywiście takiego solidnego przygotowania? Tak, wymagało, bo to jednak było bardzo ważne, żeby dobrze się zaprezentować w solówce. Ja solówkę swoją, no i solówki wszystkie, które prezentowałam w programie, robiłam jakby przed programem, kilka miesięcy przed, z panią Patrycją, moją trenerką. I potem już tylko zostawało przypominanie, czyszczenie tych solówek w Warszawie, żeby jak najlepiej się zaprezentować i się obronić przede wszystkim.
czyli zanim się zgłosiłaś, to już myślałaś o tym udziale, zakładałaś, że się tam do tego programu dostaniesz i się przygotowywałaś. Myślę, że... To nie był przypadek. Myślę, że każdy tancerz, który brał udział w castingu, liczył, że dostanie się do tej finałowej szesnastki i naprawdę dla mnie to było niesamowite wyróżnienie i bardzo się z tego powodu cieszyłam. No właśnie, bo to trochę nawiązuje do pytania Ani, bo takie pytanie pojawiło się w komentarzach pod zapowiedzią naszego spotkania, czy idąc do You Can Dance, to już trzeba potrafić robić szpagaty, gwiazdy i tym podobne różne figury. Powiem tak, no to zależy też od solówki, no bo przychodząc na casting, trzeba się jak najlepiej po prostu zaprezentować przed jury. Więc tutaj to już zależy od choreografii. Każdy robi tą choreografię pod swoje umiejętności. Ja swoją też zrobiłam, bo akurat tą, którą prezentowałam na castingu przed jurorami, to była moja solówka, z którą wygrałam Mistrza Polski w jazzie, więc to była taka pewna solówka. Trzeba być po prostu pewnym tego, co się robi na tym castingu. Czyli trema, tak? Nie może nas zjeść, tu trzeba opanować nerwy, rozumiem? Tak, tak. Ale jest to forma konkursu, prawda, ten program? Konkurencja była tam duża? W ogóle odczuwaliście między sobą tą rywalizację? Rywalizacji raczej nie odczuwaliśmy, dlatego że byliśmy taką wielką You Can Dance'ową rodziną, wszyscy się tam wspierali. Czuliśmy się po prostu w swoim gronie jak po prostu taka druga rodzina, więc to było świetne. I czy była... Może dopowiem, casting był w czerwcu, natomiast już ta rodzina, która się tworzyła, tworzyła się gdzieś na kolejnych etapach konkursu, które były w lipcu. Gdzieś te osoby ciągle żegnaliśmy, także my jako rodzice też patrzyliśmy, jak część dzieci się cieszy, a część niestety płacze, więc to też dla nas, dla mnie było naprawdę trudnym przeżyciem, bo takich, że tak powiem kolokwialnie, odpadek było przynajmniej 5, więc gdzieś tam no, były te dzieci, które się cieszyły, a były i dzieci, które płakały. No i tak naprawdę było do samego końca, prawda? Później już mieszkając w Warszawie, też mieszkaliśmy wszyscy razem, gdzieś tam też zżyci byliśmy, a co tydzień ktoś odpadał. Nas też to dotknęło, fantastyczne wsparcie, ale też niełatwy moment dla rodzica, który wie, na co dziecko stać, a program no, rządził się swoimi prawami. Był to program telewizyjny, Amelce powtarzaliśmy, a nie konkurs taneczny. Natomiast no, warto było, Eurowizja była fantastyczną nagrodą właśnie na pokazanie jej talentu na Scène de Paris. Do tego za chwilę wrócimy, bo tam też było sporo pytań o Twój wyjazd do Paryża, ale jeszcze wracając do tego programu i do tego wątku konkurencji, bo też było takie pytanie o to, kto z Twojego punktu widzenia dla Ciebie był największą konkurencją? Ogólnie konkurencja? No tutaj ciężko by było powiedzieć, dlatego że każdy tancerz był na swój sposób dobry. Na przykład też było super to, że ja na przykład jak mieliśmy openingi, albo też z Natanem jak braliśmy udział wszystkich odcinkach, no to zdarzały się takie tygodnie, że na przykład był duet hip-hop i wtedy hip-hopowcy pomagali nam w jakby wyczyszczeniu choreografii, bo ja nie znam się na hip-hopie, mogę to teraz po prostu i powiedzieć, ja hip-hopu na co dzień nie tańczę, więc hip-hopowcy naprawdę pomagali, a jak hip-hopowcy mieli układy modernowe, jazzowe, no to my staraliśmy się pomagać im też w układach, więc każdy był na swój sposób dobry, więc ciężko było mi powiedzieć, kto był taką największą konkurencją. Czyli raczej wsparcie, a nie rywalizacja. Tak, to chyba dokładnie. A kogo polubiłaś najbardziej w tym programie? To pytanie od Mai. Wszyscy nawiązaliśmy ze sobą super kontakt i byliśmy, tak jak mówiłam, bardzo taką zżytą ze sobą wielką rodziną, bo spędzaliśmy ze sobą bardzo, bardzo dużo godzin, ale najlepszy kontakt miałam z finałową czwórką, czyli z Mileną, z Tymkiem, z Karoliną i Natanem. No dlatego, że tańczyliśmy ten sam styl, też widywaliśmy się na różnych mistrzostwach, bo ja też już z dziewczynami się znałam, gdzieś tam się kojarzyłyśmy, bo rywalizujemy ze sobą na mistrzostwach, więc znałyśmy się już, dlatego też miałam z nimi najlepszy kontakt, ale wszyscy byli ze sobą zżyci, każdy jakby się lubił.
Ja chciałam zapytać o to, kto najbardziej inspirował Cię w tym programie, a przy okazji, czy w ogóle masz takie osoby, na których się wzorujesz? Przede wszystkim ja się wzoruję osobami na przykład trochę starszymi, można powiedzieć, tancerzami na przykład z Stanów Zjednoczonych, różnymi gwiazdami, bo jednak chciałabym bardzo być tak jak oni są takimi autorytetorami dla mnie. Z programu no każdy, inspirowaliśmy po prostu siebie nawzajem. Każdy pokazywał swoje umiejętności i ruchy. Z tych Stanów ktoś konkretnie? Czy w ogóle oglądasz różne wystawy? Tak, staram, tak. Zazwyczaj też jak mam wolną chwilę, to gdzieś tam wchodzę sobie pooglądać jak występy różnych tancerzy i tak dalej. Otto Miller na przykład, to jest też taka osoba, która mnie inspiruje, też tańczy właśnie w Stanach. A który duet był najtrudniejszy? Wydaje mi się, że każdy duet był trudny na swój sposób, ale jednym z takich najtrudniejszych duetów był na przykład też ten ostatni, czyli nasz hip-hop ukochany oraz merenga, bo tutaj pierwszy raz byłam w latinkach, a tam pierwszy raz byłam w butach na scenie, więc no, to było niesamowite wyzwanie. Zosia też dopytywała, którego z jurorów polubiłaś najbardziej? Juroszy. No każdy był bardzo sympatyczny, ale pan Misza Kostrzewski był taki dla nas bardzo taki otwarty i najwięcej z nim rozmawialiśmy w wolnych chwilach, ale każdy z jurorów był naprawdę dla nas przemiły i mieliśmy w nich ogromne wsparcie. Jakie uczucia towarzyszyły Ci w momencie, no, kiedy kończyła się ta Twoja przygoda z programem? O tym mama już trochę powiedziała, że to nie były łatwe emocje dla żadnego z uczestników na pewno, dla Ciebie też był to trudny moment. Tak, to był bardzo trudny moment, dlatego że ja w każdej mojej prezentacji dawałam siebie 100%, nawet więcej, no 1000%, więc ciężko było się pogodzić z tym, że odpadam, no bo jednak było smutno, ale przygoda się nie skończyła, bo Eurowizja Junior ją tak ładnie zamknęła, no więc było mi bardzo przykro, że odpadam, ale jakby Eurowizja tak pięknie to zakończyła, więc nie było, tak miałam jeszcze w głowie, że jeszcze Eurowizja, damy radę. To dawało Ci tą nadzieję, taka tak, przyszłość tak. I trochę pocieszenia. Mhm. Wiktoria pięknie napisała, naprawdę niesamowite, ile masz w sobie siły oraz odwagi, aby walczyć na tak wielkich scenach. Mama pewnie jest dumna, prawda? No na pewno, wiele dobrych słów usłyszeliśmy, to już nie tylko z programem, ale związanych z występami Amelii. Bardzo wzruszające jest to, jak nawet znajomi mojej mamy, czyli już bardziej świat seniorów, oglądał, czy to program, czy Amelii gdzieś występy, gdzie są dostępne. Bardzo dużo osób do nas pisało i tak naprawdę wsparcia dostaliśmy mnóstwo, to już nie tylko gratulacje, oczywiście duma nas to wspiera, ale tego dobrego słowa właśnie, że wspierają, że są, że kibicują, no i że śledzą też te jej dalsze poczynania. Przepiękne słowa właśnie gdzieś tam w momentach też naszego małego smutku, gdy odpadła, że kolejne jedne drzwi się zamykają, by następne mogły się otworzyć, no i myślę, że tak to będzie właśnie wyglądało w dalszej drodze, więc będziemy, mam nadzieję, zawsze obok te drzwi i pomagać otwierać. No właśnie, ja chciałam o to jeszcze wspieranie i pomaganie zapytać i nawiązać do tej sali gimnastycznej, o której mogliśmy usłyszeć też między innymi w tym programie, także taką salę Amelia ma przygotowaną. Ja cały czas prostuję, to jest saleczka, salunia, salulunia, bardzo mała, ale tak, faktycznie, tak żeby Amelia mogła ćwiczyć, to gdzieś tam wygospodarowaliśmy po prostu miejsce w naszym domu, gdzieś tam ściany polikwidowaliśmy, żeby była przestrzeń typowo do ćwiczeń, gdzie jest i drabinka, i można rozłożyć materac do akrobatyki, jest drążek, takie gadżety jak rura, bo to wszystko jest potrzebne, żeby po prostu no, ciało się rozwijało i im Amelia mogła ćwiczyć. To zanim przejdziemy do Twojej przygody w Paryżu, to ja chciałam nawiązać do pytania Ani, które właśnie teraz Ania zadała w trakcie naszej rozmowy. Amelka, gdzie kupiłaś ten outfit? No właśnie. No właśnie, teraz musisz sprytnie wybrnąć. Tak, no niestety nie mogę. Dobra, napiszę. Ale możemy Ani podziękować. A, no tak, dziękuję bardzo. I też znać. W prywatnej wiadomości. Dam znać. O, super.
Ines też dopytuje, bo trochę o tych początkach tańca mówiłyśmy, ale ona konkretnie pyta, skąd się ta pasja wzięła, kto cię nią zaraził? Wydaje mi się, że mama tutaj łatwiej by się wypowiedziała. Jak to było? Mama tańczyła? Jak to było? Mama z tatą tańczą cały czas, oczywiście żartuje. Nie, no jak każda mała dziewczynka, Amelka gdzieś tam się kręciła, gdzieś tam tańczyła. Więc gdzieś pomyśleliśmy o balecie. Trudno powiedzieć, że myśleliśmy o karierze prima balleriny, tańczącej baletowo. Natomiast gdzieś tam też z myślą o postawie, sylwetce zapisaliśmy ją. Tajemnica jest taka, którą już też zdradziłam. Zapisaliśmy ją do miejsca, które było najbliżej naszego domu. A miała to szczęście, że trafiła na panią baletnicę, która gdzieś tam tą pasję zaszczepiła. No i tak się właśnie zaczęło. Też przez przypadek, jak wszystko po prostu. Mhm. No to co, przeniesiemy się, drogie panie, do Paryża. Tak. Bo o tym też musimy trochę naszym słuchaczom i widzom opowiedzieć. Występowałaś, towarzyszyłaś w występie reprezentującej nasz kraj, Sarze James. No i Wiktoria chciałaby wiedzieć, jaką osobą jest Sara. Sara jest przesympatyczną osobą, jest bardzo wesoła, no i tak nas pozytywnie nastawiona do wszystkiego. Też była dla nas niesamowitym wsparciem. No i przede wszystkim bardzo takie ciepło od niej biło, super się z nią współpracowało. A dziewczyny, z którymi występowałaś, miałaś z nimi dobry kontakt? Tak, bo spędzaliśmy wieczory razem po próbach, też podczas prób, no musiałyśmy się wspierać, byłyśmy takim dużym teamem. No tak, i dziewczyny też próbowały swoich sił jakby w You Can Dance, więc troszkę się już tam znałyśmy i też również z mistrzostw, z konkursów też się znałyśmy. Jakie emocje towarzyszą takiemu występowi na tak dużej scenie, na takim wydarzeniu? Tak, nigdy jeszcze nie miałam okazji występować na tak ogromnej scenie. Naprawdę, jak tam weszłam na tą salę podczas próby, to ja tak patrzę i ta scena tak ogromna była. To było niesamowite, to było tak niesamowite przeżycie, niesamowite emocje. Onieśmiela taka scena? Nie, na razie nie. Co się ma robić, tak? Rozumiem to. Nie. To raczej dodaje energii. Tak, dodaje energii. I w ogóle ta publiczność też do końca życia zapamiętam. Prawie tam się wzruszyłam na tej scenie, jak pod sam koniec cała nasza, cała publiczność śpiewała tą końcówkę, a myśmy stały w tej ostatniej pozie. To były takie wspomnienia zostają, że to naprawdę niesamowita przygoda, która bardzo na pewno zostanie w moim serduszku do końca. Podobał ci się? Miałeś w ogóle tam czas, żeby pozwiedzać trochę? Czasu było dość mało, dlatego że próby odbywały się praktycznie codziennie i one trwały całe dnie, bo jednak nasz też make-up był dość wymagający, przez to siedziałyśmy trochę długo na charakteryzacji. Ale w ostatni dzień mama nasza turystyczna tutaj nam pomagała, dlatego przewodniczka, dlatego że no, jest nauczycielką francuskiego, więc tutaj bardzo dużo wiedziała o Francji. No i nas oprowadziła. Rozumiem, tak? Tutaj dziewczynom poopowiadała. Jakby przydałam się w ostatnim dniu, gdzie generalnie wszystko odbywało się w reżimie sanitarnym, czyli nie mogliśmy opuszczać generalnie hotelu. A że i próby trwały, tak Amelia powiedziała, całe dnie, więc nawet nie było kiedy. Natomiast no, ostatni dzień przed wylotem mieliśmy cały do dyspozycji, więc co mogłam zrobić, to zrobiłam, więc myślę, że troszeczkę dziewczynkom świata pokazałam. No to cudownie, mam nadzieję, że tam jeszcze wrócicie po prostu. O tym reżimie pani wspomniała, udało się nawiązać kontakt z innymi reprezentacjami, z kimś masz kontakt do dziś, o to pytała Paulina. Było ciężko, właśnie też przez COVID-a, bo tutaj nasz kontakt jakby był ograniczony, ale nawiązaliśmy bardzo super relacje z Hiszpanią też przede wszystkim. No i do teraz też ja piszę z Lewin z Hiszpanii. No super, czyli rzeczywiście te relacje. Tak, wszyscy się wspierali nawzajem. Lenka zapytała, co lubisz jeść? Jeść? Zmieniamy szybko temat. Ja uwielbiam sushi. Sushi to jest moje ulubione takie, to jest moje ulubione danie. Sushi, naleśniki, rano. Chyba tyle. To Lena, która ogląda naszą rozmowę, też chciała zapytać, jak się tańczy w puentach, czy wygodnie? Puenty to są
Jest to wymagające. No przede wszystkim puenty to są takie baletki, ale one mają na dole chyba... Co to jest? Gips? Tak, chyba gips. Drewno, gips, coś twardego po prostu. I tańczą już na puentach takie bardziej, co powiedzieć, zaawansowane tancerki. Ja w tym roku pierwszy raz startowałam na puentach na Mistrzostwach Polski. Udało się zdobyć Mistrzostwo Polski w balecie, tak jak pani mówiła, solo i balet repertuar oraz też podium na Mistrzostwach Świata, więc super osiągnięcie, bardzo się z niego cieszę. To jednak trudno, tak, ale puenty wiążą się z ogromnymi odciskami na stopach, bo to jest bardzo wymagające też, żeby te puenty rozrobić. One są na początku twarde jak kamień, trzeba walić o ściany młotkiem, stawać na nie, skakać na nie, żeby działały tak jak powinny. Więc to jest bardzo wymagające. Emilia, muszę Cię zapytać o marzenia na tą bliższą i dalszą przyszłość. Ciężko mi jest powiedzieć, jakie mam teraz takie marzenia, dlatego że no, czas pokaże, co będzie się działo, ale chciałabym obronić wszystkie tytuły na Mistrzostwach Polski, no i żeby dobrze, tak, dokładnie, żeby dobrze mi poszedł, bo jednak teraz trochę w szkole mi było, choć nawet robiłam cały czas zaległości, ale to nie jest to samo oczywiście, więc teraz siedzę teraz przy nauka. Książkach, uczę się, teraz nauka jest przede wszystkim też najważniejsza, żeby ten egzamin dobrze wyszedł. Kolejne jakieś telewizyjne show? Na ten moment raczej nie, dlatego że już dużo też zrobiłam w You Can Dance, ale może potem jak się jakaś propozycja pojawi, to z chęcią. Nie mówisz, nie odkładasz na razie. Tak, na ten moment nauka. Nauka, dokładnie tak. To jeszcze Ofelia poprosiła o rady od Ciebie dla tych, którzy rozpoczynają swoją przygodę z tańcem. Przede wszystkim należy nie tracić motywacji, bo tutaj te elementy, które są na samym początku, wymagają bardzo dużo cierpliwości. Dlatego nie poddawać się i walczyć o swoje. Ja wiem, że prosto z naszego studia pędzisz na kolejny trening. Tak, to prawda. To prawda, on się chyba niedługo rozpoczyna, więc... Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy. W radiu, za tą rozmowę na żywo, za to, że zechciałaś Ty i mama odpowiedzieć na pytania naszych słuchaczy, Twoich fanów. Myślę, że warto ich teraz pozdrowić jeszcze. Tak, pozdrawiam wszystkich moich fanów. Dziękuję za wsparcie. A my życzymy Ci kolejnych sukcesów, trzymamy mocno kciuki za to, by te Twoje marzenia się spełniły. Ty wiesz, czego Ci teraz potrzeba. Będziemy gorąco Ci kibicować. No, a Was, moi drodzy, serdecznie zapraszam na kolejne rozmowy na żywo na naszym fanpage'u na Facebooku. Śledźcie uważnie nasze kanały w mediach społecznościowych, bo już niebawem kolejni goście i kolejne ciekawe spotkania. Dziękujemy.